Zapraszam wszystkie osoby spod znaku strzelca na horoskop miłosny z okazji walentynek. Zaczynamy od osób w związkach. Strzelce w związkach. Już patrzymy. Związki. Na co zwrócić uwagę? Jak Wasza sytuacja się przedstawia? Jak to wygląda po Waszej stronie? Po stronie Waszego partnera bądź też partnerki. Jest jakaś sprawa, która bardzo Was męczy. I tutaj może tego nie zauważacie, może czujecie się trochę osamotnieni w swoich dążeniach, w swoich rozważaniach i myślicie, że Wasz partner Was nie wspiera. Tak mi się to trochę tutaj pokazuje, kochani. Bo mam i dużą taką dominację w głowie i w sercu diabeł. To oznacza, że tam się coś dzieje po prostu, bo w głowie u Was mam dużą dominację, tak? Chcecie zdominować po prostu swojego partnera, bądź też swoją partnerkę. Chcecie przekonać te osoby do swoich racji. Czujecie się osamotnieni w tych swoich dążeniach. No i to sprawia, że ta osoba po drugiej stronie, ona jest trochę zmęczona. Ona ma po prostu dosyć. A intencje tej osoby są dobre. I może tutaj Wam kliknie po prostu, jak będziecie słuchać tego układu, że może warto tak szczerze porozmawiać na ten temat, który Was aż tak bardzo męczy, który sprawia, że nie czujecie się komfortowo w tym Waszym związku. Długo skrywany żal i rozczarowanie mogą przyczynić się do tego, że powoli będziecie oddalać się od siebie, tak? Myślę, że ta osoba po drugiej stronie jest skora do tego, żeby nawet w jakiś sposób się nagiąć, ale nawet ona ma dosyć, tak? Mimo, że jest tak bardzo nastawiona, tak do Was, jest za Wami, to ta dziesiątka buław, czyli to przeciążenie, dużo mówi o stanie, w jakim znajduje się na ten moment ta osoba. Ona grzecznie czeka, aż Wam po prostu minie coś. I tutaj sobie dopowiedzcie, o co chodzi, co tak naprawdę tutaj jest tym punktem zapalnym w tym Waszym związku. W każdym razie należy się na pewno pewnego rodzaju transformacja, zmiana zachowania. Tak więc takie informacje dla Was, kochani. Zerknę teraz, jak to wygląda po stronie singli. Single, rozkład walentynkowy, rozkład dla singli. Już patrzę. Single spod znaku strzelca, Wasza przeszłość. Była osoba, z którą chcieliście stworzyć rodzinę, duża miłość mi się tutaj pokazała, ale wyszła na jaw jakaś tajemnica, coś takiego się wydarzyło, co, no wiadomo, skoro tutaj słuchacie tego, no, ten związek już należy do przeszłości, ale to może w Was, ta cała historia może w Was wzbudzić jakiś lęk przed wejściem w kolejny związek, tak? I może macie blokady. Na ten moment jesteście w takim stanie, że dobrze Wam jest tak, jak jest, tak? Być może przez ten lęk, który się tutaj pokazał, ale ta dziewiątka również mówi o tym, że jesteście gotowi po prostu na ten związek. Co Wam przeszkadza w wejściu w związek? Spotykanie na swojej drodze niedojrzałych partnerów, którzy mają przed sobą jeszcze długą drogę. Może w ten sposób powiem. Co Wam pomaga? Takie ciepełko wewnętrzne, bardzo ładnie wibrujecie i też być może przyciągacie kogoś, kto chce być, bądź też czuć się zaopiekowany, tak? Słońce to jest opieka, czyli jesteście pokazani w roli opiekunów,
dla właśnie tych pazi. Czy jest szansa na miłość? Tak, jest szansa na wielowymiarową, piękną miłość. Dogadanie się w każdym aspekcie, zarówno takim duchowym, emocjonalnym, romantycznym, miłosnym, ale też cielesnym, bo kapłan wiara to jest no, taka miłość wielowymiarowa. Również to oznacza wejście w związek, który kończy się przysięgą. Tak, czyli możliwe, że wasz kolejny partner będzie kimś, z kim weźmiecie na przykład ślub. Jaka jest rada? Pamiętajcie o tym, żeby pozbyć się tego lęku. Mimo że tutaj już mi się pełna gotowość pokazała i gdzieś ten osobnik krąży wokół was, to jeszcze potrzebne jest właśnie to poczucie zwycięstwa. I jak to będzie wyglądać mniej więcej. Osoba, którą poznacie, ona też również podejmie taką decyzję, że ma dosyć takich krótkotrwałych związków, mimo że wcześniej, może nawet w niedawnym czasie, no, miała takie romansowe znajomości. To jest osoba bardzo wygadana, która świetnie sobie radzi właśnie w dyskusjach. Ona może pracować umysłowo, może właśnie być takim myślicielem, zastanawiać się nad czymś. To jest osoba, która na co dzień również dużo pisze, podpisuje jakieś umowy. Tak więc tutaj jest taka kwestia, no i piękna karta. Tutaj tego nie chcemy. Piękne karty dwie. Króla kielichów i pazia kielichów, czyli miejmy nadzieję, że ten partner, ta partnerka będą jeszcze do tego wszystkiego osobami bardzo takimi dojrzałymi emocjonalnie. Oczywiście ta trójka, nie chcę tak zostawiać tej trójki mieczy, ale z tego, co mi się tutaj pokazuje, to ta osoba może mieć dosyć ciężką, jeszcze cięższą historię związkową niż wy, ale raczej sobie poradziła z tym. Koziorożec. Koziorożca. Układ partnerski dla koziorożców. Tutaj macie jakieś kwestie finansowe do obgadania, mam wrażenie. Twardo trzymacie się swojego pomysłu, nie chcecie ustąpić, ale z drugiej strony jesteście otwarci na dialog, na to, żeby przekonać kogoś do swoich racji, tak? Dialog taki, że walka na argumenty. Wasz partner bądź też partnerka tutaj ma jakąś zagwozdkę związaną ze sprawami finansowymi, może z jakimiś inwestycjami. No i tutaj będziecie próbować dojść do porozumienia. I paradoksalnie, im więcej będziecie rozmawiać na ten temat, jakby boksować się w tej kwestii, tym bardziej ja mam pokazaną interakcję taką pozytywną między wami. Czyli właśnie idziemy w stronę pozytywu, piątki buław, walka na argumenty, w cudzysłowie. Wy chcecie przekonać do swoich racji, mówicie, przez cały czas poddajecie jakieś propozycje, to jest u was zmienne z prędkością światła. No a wasza druga strona no, trochę bardziej jest zanurzona w rzeczywistości i będzie starała się wam to wybić z głowy. Taka odmienność charakteru jest bardzo pozytywnym aspektem na ten czas dla was. I mam nadzieję, że nie przekonacie swojego partnera bądź też partnerki, dlatego że w momencie, kiedy ta osoba zacznie wibrować podobnie jak wy, to ten flow między wami straci na wartości. Zaczniecie się powoli od siebie oddalać. Tak więc
Docencie tę inność, jaką macie w sobie. Docencie to, że nie zawsze zgadzacie się w różnych sprawach, że ta osoba nie przytakuje wam tak ślepo, że ma swoje zdanie. To jest bardzo pozytywne. Dlatego, że w momencie, kiedy ona wam przyzna rację, patrzcie, tutaj jest królowa, tutaj jest król, wtedy po prostu to jest w negatywie, tak? Tak więc tutaj jest taka rada dla was, jeśli chodzi o układ partnerski. A teraz zerknę na układ dla singli. Układ dla singli. Koziorożec. Jak to w przeszłości się pokazuje? Jeśli chodzi o przeszłość, to bardzo taki ognisty związek mi się pokazał, ale bardzo dziecinny, tak? Widocznie nie byliście gotowi na to, żeby stworzyć taki poważny związek. Wszystkiego się jeszcze uczyliście, ale też nie do końca wiedzieliście, w jaki sposób się tego uczyć. Ale przez cały czas to jednak gdzieś jest w waszej pamięci i mam wrażenie, że tęsknicie za tym ogniem, za tym, co mieliście właśnie w przeszłości. O dziwo, też nie mam tutaj negatywnych jakichś historii, mimo że wiadomo, że rozstania nie są najprzyjemniejsze, ale tutaj ja mam takie nauczenie się po prostu tego, w jaki sposób być w związku i przeważają miłe chwile w waszej pamięci niż te nieprzyjemne. Na ten moment jesteście pokazani w takiej fazie zmian. Po prostu coś się zmienia w waszym życiu. Może być to spowodowane rozstaniem, tak? Może już jesteście po rozstaniu dosyć długo i chcecie po prostu już kogoś poznać. Co wam przeszkadza w poznaniu tego kogoś? Strach przed rozczarowaniem. Wiadomo, że trzeba być ostrożnym, ale tutaj za bardzo gdzieś tam blokujecie się, myśląc o tym rozczarowaniu, ale z drugiej strony, właśnie powiedziałam, wiadomo, że trzeba być ostrożnym. Bardzo do kwestii związków podchodzicie z taką rezerwą. Ale z drugiej strony, jak już z kimś jesteście, jak już wejdziecie w związek, to potraficie się po prostu dogadać. I ta karta właśnie o tym wspomina. Jakie są wasze szanse na miłość? Szanse są i to duże. I tutaj mi się możliwość spotkania kogoś naprawdę fajnego, takiego dojrzałego emocjonalnie, gotowego na związek przede wszystkim pokazały. Jaka jest rada dla was? No już zrzućcie to, co nieśliście na plecach. Koniec już. Po prostu musicie się odciąć od czegoś, co było dla was uciążliwe. Ta dziesiątka buław musi po prostu zakończyć ten cykl tej ciężkości, tego, że wy się boicie, jesteście wystrachani przed poznaniem kogoś, przed tym, żeby wejść w związek. No i wtedy, jak rozpocznie się kolejny cykl, ta właśnie jedyneczka, ten as wejdzie, no to wtedy już naprawdę jest możliwość spotkania kogoś bardzo logicznego, sensownego do związku. I jakie będą okoliczności, co to będzie za partner? On będzie tak samo, partner bądź też partnerka oczywiście, ta osoba będzie tak samo nieufna jak wy. Tutaj się tak przyciągniecie. Ona też prawdopodobnie została w jakiś tam sposób poprzez swoje doświadczenia naznaczona, tak? I też ogląda się za siebie, poznając kogoś. To nie będzie takie łatwe, żeby dotrzeć do tej osoby, ale z drugiej strony też tej osobie nie będzie łatwo, żeby dotrzeć do was. No mam takie ciężkie karty, ale jak już się spotkacie, to po prostu będzie naprawdę fajny związek.
Tak więc tutaj są takie informacje dla Was, kochani. I teraz wodniki. Wodniki. Horoskop dla par. Wodniki. Jak to będzie wyglądało u wodników? Wodniki, układ partnerski. Układ partnerski dla wodników. Co mam tutaj pokazane? Na pewno Wam dobrze zrobi jakiś wyjazd. To jest pierwsza taka kwestia, która na pierwszy plan mi się wysunęła. Jeżeli na przykład poddacie taki pomysł swojemu partnerowi, partnerce, to ta osoba, tej osobie na tyle zależy, żeby polepszyć stan w Waszym związku, to jak jest między Wami, że ona pójdzie na to, tak? Tylko pytanie, czy Wy jesteście w stanie wygospodarować jakieś kilka dni, bo Wam jest to potrzebne, Wy jesteście już troszeczkę zmęczeni, przemęczeni jakąś sytuacją. Mam wrażenie, że szukacie potwierdzenia jakichś kwestii, które Was dręczą. Być może trochę czujecie się samotni w tym związku, ale spójrzcie, jakie są ładne karty po stronie, po tej drugiej stronie, tak? To jest czytanie ogólne. Tutaj może być kobieta, mężczyzna. Ta osoba naprawdę, tej osobie bardzo zależy na Was. I dlatego powiedziałam, że jaką propozycję byście nie dali tej osobie, na przykład powiecie, że słuchaj, potrzebuję, żebyśmy wyjechali gdzieś na kilka dni, potrzebuję takiego odcięcia się, potrzebuję, żebyśmy wyszli na jakiś spacer taki dłuższy. No to ta osoba będzie na tak, bo jej bardzo zależy. Ona chce pracować, ona jest tutaj w naprawdę takich pozytywnych kartach pokazana, za Wami jest, tak? Jeżeli macie jakiś problem, pogadajcie o nim. Unikajcie tego, że każdy idzie w swoją stronę, siedzicie razem, na przykład otwieracie komórki, tablety, komputery i po prostu sobie gdzieś tam surfujecie w sieci. To jest bardzo negatywne. Lepiej porozmawiać o tych swoich problemach, jeżeli rzeczywiście coś takiego jest i trzeba to przegadać. Najlepiej oczywiście na tym wyjeździe. No ale wiadomo, że jest jak jest i tutaj trzeba też w jakiś sposób pokombinować. Jeżeli nie ta opcja, no to może za jakiś czas, za kilka miesięcy, za kilka tygodni. W każdym razie rozmowa, tak żeby ukoić, uciszyć tego pazika, który szuka tego potwierdzenia. Ja Wam tutaj ze swojej strony mogę powiedzieć, że no możecie znaleźć to potwierdzenie w tych Waszych wątpliwościach, kłopotach, które macie. Ta druga strona chce dobrze, ta druga strona jest za Wami, ale no, czasami serce jeszcze potrzebuje takiej zwykłej rozmowy. Tak więc tutaj jest taka historia przy wodnikach i zerknijmy na układ dla singli. Wodniki, single. Single, wodniki. W przeszłości, jak to było? No tutaj lekcja karmiczna została przez Was odrobiona. Mieliście wrażenie, że osoba, z którą byliście w przeszłości, to była gwiazdka z nieba. Trudno każdej kolejnej osobie, którą poznajecie, poznawaliście, było bądź też będzie dorównać do tego rycerza kielichów, bo to było takie porozumienie już idące z poprzednich wcieleń, także może też macie taki obraz partnerstwa, w którym rozumiecie się na przykład bez słów, tak? Bo już tak dobrze się znacie. Jak wygląda sytuacja na ten moment?
Jesteście gotowi na spotykanie się, na randki, na to, żeby poznać kogoś. Także tutaj jest bardzo pozytywna teraźniejszość. Co Wam przeszkadza i co Wam pomaga? Jeżeli jesteście na takim etapie, że poznaliście kogoś i to idzie ku związkowi, to przeszkadza wirtualność związku. Trzeba się przenieść do reala. Trzeba zacząć się spotykać. Trzeba zacząć rozmawiać na takie poważniejsze tematy. Mam wrażenie, że albo tworzycie, albo będziecie tworzyć za bardzo wirtualny związek. Także tutaj dla osób, które już gdzieś z kimś kręcą albo za chwilę kogoś poznacie, pamiętajcie, rzeczywiście można kogoś poznać przez internet, ale niech to nie trwa wieczność. No i tutaj ta gotowość znowu mi się pokazała. Jakie są szanse na miłość? Są i to już niedługo, tylko że właśnie coś jeszcze jest w zawieszeniu. To mogą być oczywiście czynniki zewnętrzne, to mogą być czynniki, które gdzieś tam nie są zależne od Was, tak? Stąd to zawieszenie. Wiecie, co mam na myśli. Bardzo trudno jest przenieść też znajomość do reala. W momencie, kiedy nie możecie się spotkać na neutralnym gruncie, usiąść gdzieś w kawiarni albo usiąść gdzieś w jakimś pubie i po prostu sobie porozmawiać normalnie. Jaka jest rada, przestroga? Nie bójcie się podjąć jakiejś ważnej decyzji, takiej granicznej w Waszym życiu, ale też nie bójcie się podróży, nie bójcie się wyjść z inicjatywą, że może się po prostu spotkajmy. I tutaj jakie będą okoliczności i jakie są cechy charakterystyczne tego partnera, partnerki. To jest osoba, do której tak delikatnie podchodźcie, dlatego że ona jest trochę poraniona, no widocznie skoro ją przyciągnęliście, mając taką gotowość, również jest gotowa na związek, ale być może te jej rany są trochę świeższe. Ale to jest bardzo fajna, empatyczna osoba, z którą się po prostu dogadacie i ona raczej będzie zabiegać bardziej o Was. Jeśli miałabym tak patrzeć na ten układ. Więc takie informacje. Ryby w związkach. Ryby w związkach. Ryby. Wasza strona. I druga strona. Ryby, nie rańcie się. I tutaj jest informacja dla Was, dlatego że w momencie, kiedy w tym miejscu jest rycerz mieczy, to ta osoba, ona ma taki wewnętrzny imperatyw, żeby wbić szpilę, żeby coś dogadać partnerowi, partnerce. No, trochę tutaj mi się złośliwości pokazało i nie obrażajcie się na mnie. W tym miejscu właśnie tak to wygląda. Niby to jest na żarty, ale ta osoba może przyjąć to jako coś na poważnie. Chociaż, no powiedzmy szczerze, w momencie, kiedy w głowie ktoś ma głupca i w sercu pazia denarów, no to też możecie mieć powody do tego, żeby zwracać uwagę tej osobie w sposób taki pół żartem, pół serio, żeby trochę nią potrząsnąć. Tylko, że nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie ta dziesiątka mieczy. Któraś ze stron może przesadzić i tutaj zbyt duże zranienie mi się pokazało. Tak więc albo swoim niedojrzałym zachowaniem ta druga strona może Was zranić, albo Wy możecie zranić tę drugą stronę, mówiąc o jeden żart za dużo. Tak więc tutaj jest taka kwestia, lepiej
jakby zachować ten złoty środek, w jakiś sposób dojść do tej równowagi, tak? Szóstka denarów, nawet waga tutaj jest pokazana. Co Wam mogę powiedzieć, to ta druga strona, ona jest chętna do tego, żeby pracować nad związkiem. Możecie to samo, co macie na myśli, powiedzieć w sposób taki konkretny, w rozmowie. Niekoniecznie w złośliwości, w żarcie. A tak więc, jeśli chodzi o ten układ partnerski, to takie kwestie mi się, kochani, pokazują. I teraz, jak to wygląda w czytaniu dla singli. Single, ryba single. Wasza przeszłość. Całkiem niedawno był jakiś fajny facet, mam wrażenie, facet, kobieta, który poruszył serducho i mieliście wrażenie, że to jest dobra, fajna osoba do związku, ale być może ta osoba była zbyt uziemiona dla Was. A może nie rozumiała waszej ezoterycznej, takiej emocjonalnej też natury. Ale pojawiła się, żeby coś poruszyć, jak jest teraz. Jesteście same, ale nie osamotnione, ryby. Jest taki czas po prostu, żeby dojść ze sobą do równowagi. Poukładać sobie wszystko. Pootwierać się na tę miłość. Zmatrycować się w taki sposób, żeby przyciągnąć kogoś, kto będzie z Wami kompatybilny tak naprawdę. Co Wam przeszkadza? Jakiś stan chorobowy. Tutaj trzeba by było coś poodcinać. Jakieś takie zmęczenie. Od niechcenia podchodzicie do tych związków. Nie chce Wam się otwierać na coś nowego. No taki czas macie, ryby. Co Wam pomaga? No, to jest ciekawe, że diabeł jest w pozytywie. Dosyć duża taka seksualność pootwierana jest. I możecie przyciągać na takiej zasadzie, że Wam nie zależy. Często tak jest, że w momencie, kiedy gonicie za króliczkiem, to ten króliczek ucieka, a teraz jest druga strona. To Wy przyciągacie, ale od niechcenia podchodzicie do tych związków. Może warto jest dać szansę. Czy jest szansa na miłość? Na rozmowę? Na takie potyczki słowne? Na razie jest. Możliwe, że poznacie kogoś młodszego od siebie, kto jeszcze się uczy tego partnerstwa. Jaka jest dla Was rada? Docencie, ryby, same siebie. Zainwestujcie w siebie, zainwestujcie w jakiś warsztat, zainwestujcie w jakieś szkolenie. Może też warto podziękować sobie za tą całą swoją historię, co już przeszliście, tak? Tutaj jest takie ukochanie samego siebie, samych siebie. I okoliczności poznania jakiegoś partnera, to może być na jakimś wyjeździe, to może być taki spokojny czas odpoczynku. I tak jak mówię Wam, raczej to Wy będziecie zdobywane, ryby, aniżeli Wy będziecie zdobywać. Bardziej tej drugiej stronie będzie zależało niż Wam. Także dajcie się zdobyć. Może w taki sposób tutaj przeczytam ten układ. Tyle ode mnie, kochani. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości. No i pamiętajcie, ukochajcie samych siebie, bo to jest klucz właśnie do tego, żeby kogoś poznać. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.